zapraszamy kolejnego zawodnika, Artur Pawelec, Komenda Wojewódzka Policji Opolec. Zawodnik numer 5, Grzegorz Bachanek, Grupa Zabezpieczenia Medycznego, Opolec. Numerem 6 Paweł Żebecki, Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia, Opole. Z numerem 7 Paweł Lewandowski, 1 Batalion Logistyczny, Opole. Ostatnim zawodnikiem w dzisiejszym turnieju jest Andrzej Troskowski, 1 Batalion Logistyczny, Opole. Zapraszamy. Sędziami dzisiejszego turnieju będą Ireneusz Kuraś, mistrz Europy z Tropenu. Zapraszamy, panie Miku. Kolejnym sędzią Bartłomiej Gruba, członek kadry narodowej. Zapraszamy. Proszę jeszcze zagrać chwileczkę. Mamy jeszcze tutaj dwie hostessy, nasze piękne panie, Ewę i Patrycję. Brawa!
Come on!
pana pułkownika Adama Słodczyka. Miejsce drugie z wynikiem 42 punktów zajął starszy szeregowy Dariusz Siudak, pierwsza brygada logistyczna Bydgoszcz. Zapraszamy. Prosimy zastępcę dowódcy brygady pana pułkownika Mariusza Skulimowskiego o wręczenie pucharu i dyplomu. Miejsce trzecie z wynikiem 34 punktów zajął sierżant Artur Pawelec, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Zapraszamy. Panie pułkowniku, prosimy o wręczenie. Miejsce z wynikiem 27 punktów zdają starszy szeregowy Paweł Rzepecki, Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia. Prosimy o wystąpienie. Z wynikiem 19 punktów zajął sierżant Paweł Grajner, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Szóste miejsce, starszy szeregowy Paweł Lewandowski, pierwszy batalion logistyczny z wynikiem 17 punktów. Miejsce siódme, starszy sierżant Grzegorz Bachanek, Grupa Zabezpieczenia Medycznego, 15 punktów. Miejsce ósme, starszy szeregowy Andrzej Troskowski, pierwszy batalion logistyczny, punktów 15. Wszyscy, wszystkim pozostałym, bo tam jesteście wszyscy wy, przetrwaliście, jesteście tutaj. Proszę przekazać pozdrowienia do pierwszej brygady za wyższą energię żołnierzy. A to były pierwsze zawody strony na okazji chyba 10. brygady logistycznej. Następne już bez sporów. Gospodarze też się tym ewentualnie przyłożą, bo to bardziej będzie bardziej spakować, jak skupić się na tym. Dziękuję jeszcze raz, że znaleźliście się czas. Dziękuję organizatorom za pokaz. Za zorganizowanie.